Ja zrobiłam to, co musiałam zrobić. Palce musiałam pomału, po kostki odpuścić, spray. Odciski palców. Tak. Zrobiłam to, co musiałam zrobić. Przyjechałam do domu. Ja miałam piękną łódkę. Ja wezmałam tę łódkę, załączyłam do mojego samochodu. Zajechałam jeszcze do sklepu, kupiłam całą skrzynkę budki. Pojechałam na wodę i siedziałam 3 miesiące na tej wodzie. I ja tak żyłam. To w nosie miałam ten zapach tego ciała spalonego. Jeden nasy policjant, state police, zauważył mnie. My ciebie wszystkie szukamy, myśleli, że ty był zabity. Twoja żona umarła. Ty masz 2 małe dzieci. Away from me. Zostaw mnie w spokoju. I nic nie miało wartości. Nic. Bo ja nie chciałam żyć. Ja 4-5 litrów na dzień piłam. Od roku 69 do roku 81. Pracowałem, byłem CSB. Jak ja brałem wakacje, to ja brałem cały miesiąc na raz. Wchodziłem do miasta Chicago. 9,5 milion ludzi i ty możesz sam siebie zgubić tam bardzo prędko w tym mieście. I ja wtedy żyłem tak jak zwierząt. Daj mi tylko pokój, gdzie ja mogę usiąść i chlać. That's it. Sam siebie wezmę i zabiję. To było we wtorek. Ja piłem 4 dni już. Wezmałem tego pistoleta mojego. Jego rozebrałem. Uczyściłem jego fajnie. Zacząłem wtedy płakać. Jak pić i jak nie pić. Nie wiedziałam już tego. I wtedy pierwszy raz w moim życiu, co ja wyznałam prawdziwie do Pana Boga, pomyliłam się. Pomóż mnie, żeby wezmąć tą cholerę z mojego krzyża. I obkręciłam się do sceny i miałam telefon, co na scenie wysiałam i numerów, 7 numerów wbiłam. Na chybił trafią? Tak. I ja mówię, who is this? I mówię, Stan Garza, who is this? I mówię, Louis, Jurgowaniec. Ja mówię, Stan Garza, czy ty jesteś naszym dikiem w naszym kościele? On mówi, tak. To jest ten, co pomaga ksiądzu. Dlaczego ty dzwonisz? Ja mówię, bo ja zabijam sam siebie i pomodliłem się, żeby Pan Bóg mnie dał jakiego ratunku. I on mówi, mógłby ja przyjechać do twojego domu? Ja mówię, nie, ty nie możesz tutaj przyjechać. Tutaj Boga nie ma w całkiem w tym domu. Tutaj jest tylko diabeł i decyd. On mówi, dobrze, czy ty mógł przyjechać do mojego domu? Dobrze. I ja piję od roku 68, żeby mnie ten ból z głowy wyszedł. A on mówi, jaki ból? Ja mówię, z Wietnamu. A, ja też byłem w Wietnamu. Kiedy ty wróciłeś? Ja mówię, w 68. A ja mówię, a kiedy ty wróciłeś? W 68. A gdzie ty byłeś? Ja byłem w Marines. A gdzie ty byłeś? Ja byłem w Army. My zaczęli gadać i on mnie mówi, ja muszę ciebie coś pokazać. Pokazał mnie 8 dziurów. W swoim ciału. On był strzelony 8 razy i wyznał jego dog tags, do ustach włożyli i na palec zawiązali jego imię, nazwisko i jego numer. Ale jeszcze jeden doktor wezmął te ciało przed workiem zamknięcia i znalazł, co jego serce jeszcze biło. Jego prędko wezmęli na stół i zaraz na jego operation robili tego wszystkiego. I on mnie mówi, co by ja zapomniał Wietnamu. I ja też musiałam z Panem Bogiem wejść i postawić pokój. Czy ja bym mógł ciebie coś poprosić? Ja mówię, co? Czy by ja mógł ciebie wejść do szpitala dzisiaj? Dobrze. Ale ja wypiję tę ostatnią pluskę tego piwa. I ja do ustach to wezmąłem. I to wszystko wyplułem. Taki lekar. Pan Bóg wezmął tę ostatnią pluskę i nie zrobił lekarów jego. To jest okropne, co by nawet o tym powiedzieć, ale to jest prawda, bo ja pamiętam, czy jak ja byłem w tym szpitalu tak przez jakichś 4 albo 5 dni, taka smierdząca smoła ode mnie wychodziła. I tak sam do siebie myślałem, Jezus Chrystus, co ja robiłem sam do siebie? Bo widzisz, chłopi nie płacą. Rozum tego. Ty możesz być twardy jak kamień, ale ty możesz mać sulenie teraz. Ty wiesz, ty możesz być John Wayne i ty możesz mać sulenie. My jesteśmy na tym okresie tylko bardzo krótki czas. Moje życie bardzo prędko przeleciało. Od 19 do 61. Jestem ojciec córecki, co będzie mać 5 latek.
żonaty 13 lat. Mam córkę, co ma 42 lata, a druga to ma 34. To są te prezenty, to są te... Widzisz, co ja mogę Ciebie dać? Ty tylko musiałaś poprosić. Snajper Louis. Chciałem tylko powiedzieć tak, tylko parę słów, jakby to wysło do ludzi, bo oni o tym tylko pomyśleli, co ja teraz powiem. I to jest tak, my wysyłamy naszych młodych chłopaków do wojska. W Afganistan, w Iraku, w Kongo i przez co dzisiaj robi się w świecie. Oni wracają jak stare dziady. To zawsze będzie. Frozen time. Zamknięty ten czas, to...